Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na fascynującą partię, świeżutką partię. Z 24 sierpnia 2021 partia była grana w Stanach Zjednoczonych w St. Louis, gdzie bierze udział kilku bardzo silnych arcymistrzów, między innymi Fabiano Caruana, drugi szachista świata, z bardzo niebezpiecznym mamediarowem, którego styl gry jest niezwykle ostry, bardzo komplikuje swoje pozycje, zresztą no, lubi grać, tak, więc stara się właśnie te, te swoje partie komplikować w sposób maksymalny. Moi drodzy, partia bardzo ciekawa, no, no i przejdźmy może od razu do rzeczy, Karwana też jest takim zawodnikiem, który potrafi grać w szachy, no, wybitnie, dobrze, szczególnie w szachy klasyczne, no to już powtórzę, kiedyś to mówiłem, że nawet Magnus Carlsen mówił o nim, że jest najlepszym szachistą, właśnie szachów klasycznych, że najlepiej potrafi liczyć warianty. Zresztą panowie ze sobą rozegrali no już mnóstwo partii i różne wyniki między nimi były. Tutaj D4 zagrywa Mamediarow, to jego główna broń. Skoczek na F6 C4, E6 ze strony karuany, skoczek na C3 i goniec na B4. Obrona Niemcowicza. Ja specjalnie pokazuję troszeczkę z perspektywy czarnych tutaj te partie, dlatego że będzie miała charakter może nie królewsko-indyjski, ale takie schematy właśnie ciekawe powstaną z tego względu, że białe w tym momencie zagrywają posunięcie F3. No nieco rzadsze posunięcie na arenie turniejowej, ale taki ruch się zagrywa. I teraz Karuana gra naprawdę ciekawie, co mi się bardzo podoba. Jest to ruch c5. Pozwala to białym zagrać posunięcie d5 Absolutnie białymi, no tutaj tego pionka nie wybijamy Bo tutaj goniec wybije i czarne stoją po prostu świetnie z tym gońcem Zresztą też są takie opcje jak bicie na c3 No ale myślę, że krzepchanie jest najczęstszym tutaj ruchem I po tym posunięciu Karła gra po prostu d6 Żeby uwolnić gońca, przytrzymać strukturę pionków No i za chwilę zrobić roszadę Powiem szczerze, że lubię grać takie schematy białymi Aczkolwiek pozycja czarnymi mi się niezwykle podoba, no ale to, to mi. Ciekawy jestem, komu z Was się podoba. Piszcie w komentarzach za chwilę, jedziemy dalej. Posunięcie E4. No właśnie, widzimy tutaj bardzo silne centrum i wygląda to naprawdę imponująco, ten łańcuch pionów. Tylko problem jeden u białych jest taki w takich sytuacjach. Nierozwinięte figury. Tutaj to czarne mają szybciej rozwinięte figury, i tutaj Karuana pokazuje Lwi Pazur w tej sytuacji. Jestem ciekawy, jaki ruch teraz byście zagrali w tej sytuacji. Jest oczywiście dużo dobrych posunięć, mianowicie Roszada. Można zbić tutaj na D5, próbować rozbijać centrum. Jakiś skoczek A6, może skoczek C7. Takie plany można pewnie stosować. Ale Karuana zagrywa B5. I to jest bardzo agresywne posunięcie. Logiczne. Bardzo mi się podoba. Nawet właśnie analizując. Tego typu partie, współczesne, powiedzmy w ten sposób, można wiele wynieść, fajnych idei, i niekoniecznie musimy uczyć się szachów na pamięć. Zresztą ja nie jestem zwolennikiem uczenia się na pamięć, tylko bardziej na zrozumienie. I teraz o co w tym posunięciu chodzi? Spróbujmy sobie wyjaśnić. No bo weźmy pod uwagę, że jak pionek zbije tutaj na B5, to czarne automatycznie wybijają pionka. Nie można odbić skoczkiem, trzeba wybić pionem. I ten pionek. Jest oderwany już tutaj od rzeczywistości, chciałoby się powiedzieć, ale łańcuch pionów jest rozerwany. I to jest ten główny cel. I gra czarnych byłaby tu myślę, że bardzo prosta po roszadzie. Bardzo łatwa gra. Minus właśnie tutaj białych jest taki, że ten pionek na F3 stał się tak naprawdę takim niewypałem. I tutaj skoczek swobodnie nie może sobie na przykład zagrać. Plan czarnych byłby taki, żebyśmy zagrali wieża E8, goniec może F5, skoczek na D7, skoczek E5. Bardzo łatwa gra figurowa. Też oczywiście istnieje taki ruch jak A6, aby oddać kolejnego piona za kolejny tutaj rozwój i otworzenie linii, diagonali. Za cenę piona taką pozycję myślę, że każdy szachista czarnymi Chciałby mieć. No cóż, ale wiemy, że to są wybitni arcymistrzowie, nie ma tak łatwo. Goniec zagrywa na D2. Mamediarów no, właśnie czasami zagrywa takie posunięcia mało poprawne, dlatego też potrafi świetnie grać skomplikowane szachy. No ale Karuana tutaj gra wybitnie dobrze, on jest perfekcyjnie przygotowany debiutowo. I w tym momencie, jaki ruch wykonać? No wydaje się taka pozycja też niestandardowa troszeczkę, ale. Też trzeba wyczuć pewne rzeczy, i tutaj bardzo ładne uderzenie, goniec na C3. Rzadko kiedy właśnie takiego gońca wymieniamy za skoczka, ale w tym wypadku jest to bardzo uzasadnione. No bicie pionem jest w ogóle bezsensowne, więc tutaj goniec wybija. No i jest B4. No właśnie, cały myk polega na tym, że teraz tutaj bardzo ładny łańcuch pionów się ustawił, no picie jest bezsensowne, bo hetman wybija i czarne stoją świetnie, po prostu stoją świetnie strategicznie na pewno lepiej. Z tempem byśmy tam uderzali na B2. Goniec białopolowy może atakować białopolowe pionki, po wybiciu wieża E8 po roszadzie dużo dobrych rzeczy tu by się działo. Goniec zagrywa na D2. No najlepsze posunięcie w danej pozycji i roszada. Szybki rozwój. Król bezpieczny, można grać. Skoczek zagrywa na e2 e, i teraz bicie nastąpiło na, e, na d5 e, i tutaj mm, właśnie Mamet moi drodzy, zbił pionkiem z e. No i nie jest to najlepszy wybór. E, Dlatego, że no, tak naprawdę ten co ten pionek F3 może tutaj zrobić, on już nie broni swojego kolegi. E, to nie jest najlepszy wybór dla białych. No, zdecydowanie lepsze byłoby na pewno zagranie pionkiem e, tutaj z C. Tak mi się wydaje, takie bardziej ostre. No ale plan. E, Czarnych byłby myślę, że dosyć prosty, bo tu byśmy próbowali grać skoczek H5 i grać przez F5, próbować rozbijać po raz kolejny tutaj centrum. Myślę, że ta pozycja mamadzieiowi się po prostu nie podobała. Znaczy, ciężko mi stwierdzić oczywiście, no ale z reguły, jak się bije w takich strukturach tutaj pionkiem z E, no to tutaj druga strona myślę, że może już grać sobie tak w miarę spokojnie. I teraz następuje taki ruch, może nieco zaskakujący. Jest to właśnie skoczek H5. O co w tym posunięciu chodzi? Przede wszystkim zwróćmy uwagę, czy można zagrać G4, no bo to się narzuca w pierwszej kolejności. Jeżeli będzie G4, Hetman H4 można się poddać. Skoczek G3, bicie, bicie i tak dalej. Wiadomo, wygrywają czarne, e, więc G4 jest niemożliwe. E, no i tutaj e, mamy zagrywa król F2. No, zaskakujący ruch poniekąd, lecz no. Jak grać tak naprawdę? Król generalnie w takich sytuacjach tu się może czuć w miarę dobrze. Kolejne pytanie jest takie czy można zagrać Hetmanem na H4, żeby zbić pionka na C4? Sprawdźmy. Jeżeli Hetman zagra tutaj da szacha, no to nastąpiłoby prawdopodobnie G3. Jakby Hetman pokusił się o Pionka, to ta pozycja dla białych już jest fantastyczna, ale trzeba wiedzieć dlaczego. Bo teraz białe figury zaczynają się fajnie rozgrywać. Po prostym ruchu Goniec E3, które no, broni poniekąd króla, Hetman broni tutaj Pionka, ten Hetman się troszeczkę tutaj zaplątał. I nie ma za bardzo jak nim się poruszyć, a widzimy, że goniec już ma na niego chrapkę. No i na przykład, jakby Hetman ruszył na B5, nie widzę innych sensownych ruchów, tak naprawdę to Skoczek F4, Hetman E8, Skoczek H5. Nie mam pytań, figura więcej. Więc no tak grać nie można. Po Król F2 z kolei tutaj Karłana zagrywa F5. No, posunięcie takie, no agresywne. No, F4 na pewno tutaj jest w zamiarze. I teraz skoczek na F4. Skoczek wybił na F4. Ale tutaj Karłona mógł zagra zagrać lepiej. Właśnie jestem zdziwiony, że, że nie zagrał. Ale to wszystko wygląda. Może tak. Taki to jest ruch niepoprawny ten skoczek F4. I trzeba go wykorzystać, ale niepoprawny z tego względu, że właśnie Mamediarów na pewno widział odpowiedź tutaj czarnych, bo czarne mogłyby zagrać na przykład znowu Hetman H4. Nieszczęsny ruch Hetman H4. Zobaczcie, teraz to jest dobre posunięcie. No bo g3 jest wymuszone, jest po prostu bicie na g3, Po biciu jest bicie. Przypuszczam, że tę pozycję Mamedyarów widział i byłby z niej zadowolony. No bo y, to komputer ocenia jako lepsza, no bo tutaj wiadomość, jakość zdobyta i y, jest dobrze, ale y, czasami można y, no tutaj właśnie oddać taką inicjatywę. Na przykład Hetman E2, potem grozi y, wyjście gońcem, jakieś tam szaleńcze ataki może na króla. To już tak troszkę daleko wybiegam, ale przypuszczam, że o to chodzi, że każda ze stron próbuje wywrzeć, y, znaczy zdobyć inicjatywę y, w danej pozycji. No cóż, e, tak nie poszło. Tutaj została e, wymiana e, zrobiona. Goniec wybił na F4 i teraz ruch, który mi się niezwykle podoba. Agresywny, e, nietypowy, tak mi się wydaje zresztą, G5. To znaczy tak, wygląda prosto, ale odsłaniamy mocno króla przy gońcach, czasem może to być problem, ale tutaj konkretnie trzeba grać. Goniec C1. Niektórych może taki ruch pewnie zdziwić, ale ten goniec czasami przez B3 i B2 może mieć tutaj świetną diagonalę, tylko że też może nie mieć na to czasu. I Karuana zaczyna wyprowadzać resztę figur. Skoczek d7, no w końcu wyszedł. Skoczek, posunięcie f4. Rzuca tu się tutaj e, azer, e, ale chodzi o to, żeby nie wpuścić skoczka i po wymianie, goniec wymienia i powiedzmy, że tutaj białe mogłyby stać nieco lepiej, mimo, mimo tego króla, wbrew pozorom, ale ten król zawsze po takim wyprowadzeniu figur może się schować. Po tym posunięciu skoczek zagrywa na f6. Bardzo mi się ten ruch podoba i widać tutaj, że jest totalna walka o inicjatywę. Świetnie to wygląda. Czarne bardzo dobrze reagują. Skoczek znajduje świetną placówkę na E4, ewentualnie na G4. Król chowa się na G1, taka roszada, antyroszada można powiedzieć. I Skoczek na E4 wskakuje. Pionek wybił na G5 i teraz F4. Zobaczcie: goniec łapie tutaj wiatr w żagle i się otwiera, a za cenę piona bardzo tutaj blokujemy gońca czarnopolowego. Taka nietypowa sytuacja, to jest już taka typowa sytuacja generalnie na myślenie. Nietypowa sytuacja, ale na logikę typowa. Dobra, masło maślane, jedziemy dalej. Goniec zagrywa na d3. Po tym ruchu jest hetman e7. Też troszeczkę tutaj widzimy, że białe nie dają oddechu czarnym, no bo można by też powiedzieć, że tutaj ten pionek jest do wzięcia i na przykład po takim wzięciu piona no to mogłoby być bardzo niebezpiecznie, bo taki ruch H4 grozi. I tu ta wieża się zaczyna rozgrywać z pionem, ten goniec, ten skoczek, przepraszam, nie ma za bardzo dobrych odejść i mogłoby być już źle, to kwestia właśnie dobrego liczenia wariantu, tego wariantu nawet nie rozpatrujemy jest hetman e7, co się wydaje logiczne żeby wyprowadzać wszystkie figury, Baś się chce te wieże tutaj wstawić na polu e8 hetman zagrywa na e2 goniec na f5, wszystko wydaje się logicznie, ale jest wzięcie piona to jest wszystko tutaj ukartowane przez Caruana. On to specjalnie oddaje te pionki za właśnie świetną grę na wolnych liniach. Lecz Hetman zagrywa na G7. Ja tu bym z miejsca, moi drodzy, zagrał od razu wieżą na E8. I no, czułbym się tu myślę, że dobrze. Aczkolwiek można by powiedzieć, że jedyny minus białych to jest taki, że ta wieża jest w rogu. No ale cóż, plany były inne. Hetman G7. I teraz pytanie jest takie, czy można zbić tutaj skoczka na E4. Jeżeli byłoby bicie, no to e, można by było zagrać wieżą na E8, myślę, z A, a nawet z F. I byśmy odbili, mielibyśmy wolną linię czarnymi i jakieś fajne opcje na e, szacha na D4. Można by było też zbić na E4 coś ciekawe i po wybiciu Hetmanem ta wieża od razu wskakuje. Chwilowo jest figura mniej, ale zaraz tę figurę odzyskujemy po ruchu Hetman F, czy jest Hetman D4. Myślę, że z. Z dużą inicjatywą, zresztą tutaj silnik wskazuje jako remis. W ogóle jestem w szoku, no ale remis przy dwóch pionach mniej to musi być dobra gra dla czarnych. Nie wierzę w taki remis wbrew pozorom. Tutaj na przykład Hetman F2 pokazuje taką odpowiedź, ale myślę, że każdy gra, chciałby grać taką pozycję czarnymi, gdzie te wieże już grają. Za chwilę odbijamy gońca, a dwie wieże są jeszcze w samych rogach. No cóż, tak mogłoby być, tak nie poszło. Powierza F1. Caruana zagrywa spokojny goniec G6 e, z tym samym zamiarem. Oczywiście, po wybiciu można by było już próbować zagrać wieżą na E8 i e, tutaj wszystko obygrało. Po tym posunięciu nastąpiło H3. No, po to, żeby był lufcik dla króla. Wieża ustawia się już maksymalnie dobrze, i Hetman zagrywa na C2 odchodzi ze związania. Hetman dał szacha, król h2, to są chyba proste ruchy. I teraz takie posunięcie, właśnie bym powiedział arcymistrzowskie, wyczekujące. Ja wiem, że może tutaj nie ma jakiś super fajerwerek, ale taki ruch wieża f7 to jest naprawdę klasa. A z jednej strony ciężko wyjaśnić takie posunięcie, ale to jest taki wyczekujący ruch w dobrej pozycji. Zresztą są też opcje czasami na zdwojenie wież w odpowiedniej sytuacji, jeżeli nadarzy się właśnie taki moment. W, tej, w, w tym momencie tutaj, właśnie Hetman zagrywa na e Licząc na to, właśnie, że wieża nie jest już broniona ani przez gońca, ani przez wieżę z F. W F8. No i Hetman właśnie wraca na E2 i jest to niestety błąd. Jak można by było inaczej zagrać białymi na przykład? Tutaj silniki podpowiadają, aby. Bić gońcem na E4, wieża E4, goniec G3. I w ogóle takie ciężkie troszkę dla człowieka zagranie, trzeba przyznać, bo tutaj czarnymi czujemy się świetnie. To jakiś pionek C4 wisi. Generalnie powiem tak, nie patrzmy na silniki w takich sytuacjach, tylko ufajmy swoim obliczeniom, to jest najważniejsze. Hetman zagrał na E2 i skoczek na F6, moi drodzy. Bardzo ładny ruch, podpionka, ale bronimy, atakujemy i zdobywamy materiał. Po Hetman D1 goniec zbija na D3. Pionek zbija na F6. To jest takie szukanie też przez Azera jakichś tam komplikacji. Na pewno jakiś Hetman G4, jakieś tutaj sztuczki może grożą, ale to jest wszystko pokalkulowane. Goniec zbija na F1. Jak już Karuana gra w ten sposób, to na pewno tu jest dobrze. Hetman G4, Król H8, proste i wieża odbić musi i po prostu wieża F6. Pion mniej, jakość więcej. Kwestia zrealizowania tej końcówki. Wieża zagrywa na F3. Wieża G8. Tutaj bardzo ważna jest koordynacja ciężkich figur ze strony czarnych król. Eh, król Hetman H4. E, no i teraz tutaj sobie już Karłana pozwala na posunięcie Hetman B2, co jest dobrym ruchem. Jak najbardziej wzięliśmy piona. Grozimy matem. Wieża zagrywa na G3, no więc tutaj z przyjemnością wymieniamy te figury. I teraz, w takich sytuacjach, kiedy już nie możemy dać mata zagrozić królowi w taki bezpośredni sposób, em, gdy mamy właśnie. Przewagę tutaj materiału. Starajmy się grać w szachy tak e, bezpiecznie, czyli taka dobra nauka, czyli ustabilizować sytuację, żeby królowi nic się nie zadziało. I tak właśnie gra Karuana. Zobaczcie Hetman D4. Próba wymiany Hetmanów. Na co się białe nie mogą zgodzić. Po tym ruchu Hetman E4. Centralizacja Hetmana. Piękny ruch. Nie pozwalamy wejść tutaj Hetmanowi na E8. Żadnych szans. Czarne tutaj nie dają białym. Hetman G5 jeszcze szuka tutaj szczęścia, ale jest Hetman G6. Wszystko jest pilnowane. Hetman na E3, Hetman F7. Wszystko jest ładnie tutaj bronione, kontrolowane. Hetman zagrywa na B3. To już taka myślę, że rozpacz, no szuka jakiejś tam pewnie opcji. No i tutaj wieża G6. Po tym posunięciu się już białe poddały. Z tego względu, że to no kompletnie nie ma co grać. Tutaj plan jest prosty: na przykład Hetman na G7 z atakiem na gońca, tutaj na, na, na G2. Czasami też jest tak, że te figury wymienimy na polu G3. Za te figury pionek pójdzie do góry, zrobi przełom i dorobimy sobie Hetmana. Mój drodzy, myślę, że bardzo ciekawa partia. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.